Cześć, idziemy do mnie do salonu. Dzisiaj będzie u mnie moja przyjaciółka, której rozjaśnię włosy i powiem wam co nieco o ciężkim przypadku. W zasadzie pewnie niektórzy z was nie wiedzą, że otworzyłem sobie salon, ale tak, otworzyłem swój salon. Ale dzisiaj nie będzie żadnego room touru, czy coś takiego. Może za parę dni, a pewnie bardziej zamieni się to w tygodnie. I w ogóle obczajem, że muszę swoją brodę ogarnąć, tym bardziej, że mam takie nagrania. We wtorek najbliższy i najbliższy dla mnie, najbliższy dla was, nie wiem, bo nie wiem kiedy to wstawię, ale może ogarnąć swoją brodę, bo ostatnio tak trochę, wiecie, leniuszek się wkradł. Powiem wam też co nieco o przeszczepie. Przeszczep w zasadzie jest wszystko super. Linia włosów, widzicie, nic mi nie wypadło, nic się nie stało. Jestem cały czas zachwycony, więc szczerze mówiąc też czasami nie rozumiem, wiecie, pytań na Instagramie czy gdzieś, jak kolesie do mnie piszą, albo nie tylko kolesie do mnie piszą, czy warto. Słuchajcie, no dla mnie to jest logiczne, że jak wstawiam od ponad roku filmy czy zdjęcia i się cieszę, to widać w moich oczach, że się cieszę z tego przeszczepu, no to chyba na pewno warto, tak? Wszyscy jestem mega szczęśliwy, zadowolony, więc pisać do kogoś, kto jest szczęśliwy, cały czas o tym mówi, czy warto? Nie warto. Oczywiście żartuję, warto, ale po prostu... Oh. Kawa musi być. Dobra, jak widzicie, Magda ma już tutaj odrost dość konkretny, ale go zaraz zlikwidujemy. Dobra, Magda tam się tonuje. Trochę tam widać, o śmietnika nie pokazujemy. Magda się tonuje. Czekaj, może cię wyostrzę trochę. A konieczna. Żartuję. Ja jeszcze, jak widzicie, nie zdążyłem sobie z brody ogarnąć, ale niedługo to zrobię. Potem pokażę wam efekt końcowy po Magdy. I nie wiem, co dzisiaj jeszcze nagram. Taki trochę spontan. Chciałem nagrać dzisiaj w sumie na spontanie ten... Salon Tour, czy Tour Salon, whatever, ale nie wiem, dzisiaj na to siebie zrobię osobny odcinek. Może będę miała właśnie motywację, żeby za tydzień albo za rok zrobić wam filmik po salonach, już salon będę zamykał, to wtedy wam zrobię room tour, salon tour. Wiecie, o co chodzi. Magda jest ready, odrost zrobiony, blonde, krąde, a moja broda dalej, kurwa, zrobiona. Ale dobra, za chwilę to zrobię. Ważne, że tutaj odrościki na bumbiki są gotowe. Zobaczcie, użyłem delikatnie o 2 tony ciemniejszego blondu od skóry, żeby był taki delikatny cień. Magda nie lubi, jak jest taki od razu, taki wiecie, jasny ultra blond od skóry. Ja też nie lubię takiego za bardzo efektu, więc chociaż ciut, żeby było tak ciemniej, bo nie dość, że to wygląda lepiej pod tym względem, że jak włos odrasta, jest wasz odrost, to nie masz takiej, wiecie, krechy ostrej, znaczy przy takim blondzie i tak będzie, ale nie aż tak, wiecie, jakby w ogóle nie było ciut ciemnego, więc warto ten ciut, chociaż ton albo 1-2 tony ciemniej ten blond zrobić. Chcecie znać, jak wam się podoba, a my teraz nie wiem co. Nie wiem co, to taki naprawdę spontan dzisiaj, że to nagrywam, bo dawno nie nagrywam takiego vloga, więc nie wiem, co z tego wyjdzie, może coś z tego skleję. Ważne w rozjaśnianiu włosów tak globalnie, czyli tak jak rozjaśniałem u Magdy właśnie odrost od skóry, jest to, żeby przynajmniej, czy to się nie da nie najechać całkowicie, ale jak jest odrost i potem jest nagle rozjaśniony włos, to musimy uważać nakładając rozjaśniacz, żeby nie najechać na ten już rozjaśniony kolor, ponieważ wtedy będzie dracha, bo jak rozjaśnimy te włosy odrostowe jakby, i najedziemy rozjaśniacz na ten jasny już blond,
to powstaje nam taka mega rozjaśniona linia. I wtedy to wygląda bardzo źle. Oczywiście są triki fryzjerskie, żeby się tego pozbyć. No i wiadomo, że ten rozjaśniacz gdzieś tam dotknie tego rozjaśnionego włosa już. Bo nie da się tak, wiecie, takiej kreski zrobić, bo ona już byłaby ciemna. Ale trzeba to robić bardzo, bardzo ostrożnie. Najtrudniej, kiedy odrost jest tak naprawdę za duży, wbrew pozorom. Natomiast jeśli jest mały, to musimy pracować z taką ultra ogromną precyzją. Ja naprawdę polecam Olaplex do tego typu koloryzacji. Olaplex chroni włosy, odbudowuje włosy i klientki, które używają też Olaplex w domu, mówią, że naprawdę widzą różnicę, zdecydowaną różnicę, jak te włosy się zachowują, jak wyglądają i jak się z nimi pracuje na co dzień. Już kiedyś to mówiłem, ale powtórzę się jeszcze raz, że od fryzjera najwięcej tak naprawdę zależy, ale również zależy to wszystko od Was. Od Ciebie, jak Ty o te włosy dbasz w domu, czy je pielęgnujesz, czy stosujesz się do zaleceń fryzjera. Bo okej, fryzjer rozjaśni Ci super włosy w salonie. Delikatnie te włosy będą przez jakiś czas na pewno fajne, ale jeśli Ty nic z nimi w domu nie zrobisz, no to one będą no takie właśnie jak włosy, z którymi się nic nie robi, czyli beznadziejne. Bardzo mało jest takich osób, które mają takie włosy, że nic się z nimi nie robi i są super. A jak już tak jest, to najczęściej są to włosy naturalne, bez żadnych zabiegów. Natomiast jeśli chodzi o włosy rozjaśniane czy koloryzowane, no to też się zdarza, że naprawdę jest super i jestem sam w szoku czasami. No ale jednak 90% osób, nawet ponad, musi coś z włosami robić, żeby one wyglądały ładnie, żeby one były nawilżone, błyszczące, wygładzone i w ogóle. Więc tak. A teraz tak serio chyba muszę zrobić w końcu tą moją brodę, bo to jest już mały dramat, jak ja wyglądam. Znaczy może jeszcze taki dramat, ale trzeba coś z tym zrobić. Czy ktoś też z Was tak ma, mężczyzn, że tutaj skóra pod brodą jest ultra wrażliwa? Jak ja tam się golę, po prostu wiecie, taką maszynką z żyletką, dramat, więc ja po prostu normalnie taką maszynką do brody sobie strzygę, wiecie, taką elektryczną i potem mam taką jeszcze mini maszynkę, nie pokażę Wam teraz jej, bo nie mam jej przy sobie, która jakby strzyże takie krótkie włoski, ale one i tak na drugi dzień od razu są, ja mam takie zawsze czerwone. Czy ktoś z Was ma jakieś, nie wiem, tipy na to? Czasami pomaga mi na przykład tak, jak robią barberzy, że sobie kładę tutaj taki gorący ręcznik albo z ciepłą wodą, wiecie, taki namoczony na 5-10 minut i potem golę tą skórę. Czasami to coś daje, ale nie wiem, czy tylko ja mam takie problemy z taką podrażniającą się skórą pod brodą, czy ktoś jeszcze. I jakie macie na to tipy? Jeśli są to jacyś faceci, z tego co widziałem na demografii kanału, to jacyś tam są. Golę tą cholerną brodę, ale powiem Wam, że nie mogę tego robić. Chciałbym, wiecie co było idealne, to jest żałosne, co teraz powiem, ale marzy mi się, że nie wiem, byłyby jakieś takie tapsy albo coś takiego, że jak ja sobie wolę brodę, na przykład na taką swoją idealną długość, idealny kształt, blablabla, to tak już zostanie. No, to jest tylko science fiction moje pokażenia dziwne, więc może jakimś jakoś ręka trzęsie, nie wiem, czy mi wydał jakieś witamin, czy co, czy jestem przemęczony. Ale to wygląda dziwnie, ale cóż. O Boże, i to strzela do oka. No, to jest straszny gum. Dobra, nie będę Wam pokazywać całego zabiegu z mojej brody. No i od razu lepiej, jak broda ogarnięta. Mimo teraz nie widać jakiejś ogromnej różnicy, ale jest zdecydowanie lepiej. A Jezus, czemu tam taki tam włączony, więc moi drodzy, dajcie znać.
czy odcinek był w porządku, czy nagrywać jakieś tam vlogi z pracy. Dajcie znać, czy chcecie taki salon tour, żebym oprowadził was tak dokładnie po salonie, jak ja sobie radzę z tym, gdzie co trzymam, jak nagrywam, znaczy nagrywam, jak farbuję, jak rozjaśniam i takie tam różne rzeczy. Dajcie koniecznie znać. Oczywiście w komentarzu, jeśli film wam się podobał, dajcie kciuka w górę. Nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji mojego kanału i zachęcam was na wejście na mojego TikToka Ciaro Herd, ponieważ tam jest bardzo, bardzo, bardzo dużo filmów. I często jest tak, że praktycznie w każdym tygodniu coś wrzucam, najczęściej codziennie, ale czasami mam takie przerwy, wiecie, że tak na przykład tydzień albo półtora tygodnia nic nie wrzucam, ale potem nagle jest lawina TikToków i ich jest dużo, bo jak już wrzucam, to często jest tak, że wrzucam te TikToki mniej więcej 3 razy dziennie o włosach, o sytuacjach z pracy, takie tam różne rzeczy, więc zachęcam. Taka światłość. I przy okazji to jest zajebisty produkt do objętości włosów, tylko on najlepiej działa, jak położycie sobie na umyte, wiecie, takie świeże, wilgotne włosy, ten produkt, od skóry po same, powiedzmy, końce, nie za dużo i ten produkt lubi być rozczesany. Co to znaczy? To znaczy tyle, że jak suszymy włosy, to dobrze jednocześnie je rozczesywać podczas używania tego produktu. Tu się akurat kończy, to jest taki pielęgnacja na błyszczacz. Pięknie pachnie, ale czy on nabłyszcza? To jest moim zdaniem trochę dyskutował na ten temat. To jest zajebisty Olaplex numer 6, czyli taka stylizacja i pielęgnacja w jednym. To jest Olaplex numer 7. Stylizacja, takie wykończenie numer 7 Olaplex, Boże, czy ja już się jąkam? No nieważne. Ale z takich nabłyszczaczy, które działam, są zajebiste, to polecam wam to. To jest Fruity Shine Spray. Kosztuje niecałe 5 dych, jakoś tak mniej więcej. I mega nabłyszcza włosy. To jest hit. Termoochrona to cały czas polecam. To jest super mega wygładza włosy. Znaczy mogę, że mega slick, aż tak nie, jak jest napisane, że mega slick. Trochę wygładza te włosy faktycznie, tylko polecam przy modelowaniu na szczotkę pryskać każde pasmo osobno, nie całe włosy. Chociaż zależy, jaki chcecie efekt, co używacie. Ale też fajnie chroni przed temperaturą. A to kupiłem taki produkt z Milkshake, bo ładnie wygląda. Myślałem, że będzie pachniał jakoś pięknie, takim, wiecie, wanilią, może jakimś takim, nie wiem, pina coladą czy czymś takim. A to śmierdzi jak ryby. Znaczy przynajmniej się kojarzy trochę z rybami. Klientki mówią, że pachnie jakimiś czasami owoce leśne, ale ja czuję trochę ryby. No ale to ja. Uchwyćmy to ładne światło.